Na tej apie jeszcze nie walczyłem. Let's go! Lecimy na Dancing! Lecimy, nie śpimy! Pandy, lecimy! Lecimy z nimi. I pyk! Pyk, pyk! Pyk. Dobra. Dobranoc, Agnieszka. Jasiu. Ale ten gość jest nieogarnięty. No to już widzę, że mam trochę takich gamoni lekkich. Katiusze, co tam robta? No i Katiusze porobiłem. Katiusze, opa. Tiger. Co tam, Tiger? Jak się czujesz? Ja ci ogólnie nie będę wiele robił. To tam luz. Przebiłem Tiger. Jestem w szoku. Uważam, że tu są gówniane trochę perki. Ten perk pod szóstką jest nic nie warty, bo psuje silnik. Się nie opłaca go używać przez to. Co to za perk z czaszką? Perk z czaszką oznacza, że jak zginiesz, to przez 20 sekund walisz jak powalony. Jest to śmieszne, jak grasz KW na trolu, bo tu KW ma trola, i walisz po 500 co 2 sekundy przez 20 sekund. Bardzo OP, jak zginiesz w takiej miejscówce, w której masz bicie. Ten tryb jest na serwerze EU. Na EU. Tylko jaki jest problem z tym perkiem, to ja to już zauważyłem, że musi zginąć, żeby mieć bicie, bo wiesz, nie możesz się ruszać. To jest dość spory problem. I nie możesz się ruszyć, rozumiesz? No, zginiesz i czasami ci zasłoni kamień, czasami ci zasłoni budynek, cokolwiek i nie masz bicia. Więc są też i wady tego całego systemu. Jak ze wszystkim w życiu są wady i są zalety, i musisz się zdecydować. Nie było ciebie tydzień, kuler. Rozumiem. Rozumiem. Kulerini. Rozumiem. Wybaczam ci. Perk pod szóstką daje przyspieszenie, ale na pewno silnik ci uszkodzi, więc jest gównem. W sumie, bo... No po co masz sobie psuć silnik, kurna? Chwilę pójdziesz szybciej, ale potem i tak jest dupa. To jest spoko, tylko jak musisz kogoś gonić, żeby nie przejechał, wiesz, przez punkt. Ale trafiłem na gamonia. Jakiś gamoń już zginął 3 razy. A nawet jeszcze nie było żadnej fali trudnej. Ja jeszcze HP nie straciłem, on już 3 razy zginął. I to właśnie jest to, co ja mówiłem na samym początku. Przez takich gamoni się przegra. Znaczy i tak na pewno przegram, bo no... Oni nie są na tym poziomie, żeby radzić sobie, i to nie jest ich wina. Ja ich nie obwiniam za to absolutnie, tylko no gościu jest akurat trochę ten, no, chory, że no już 3 razy zginął, no kurde. Przecież widzieliście, że jeszcze nie było nic trudnego, a on już 3 razy wykitował, kurna, 3 razy. To naprawdę ja bym musiał się postarać, to ja nie wiem. Jak można 3 razy było już zginąć to? Jak zginę, to perk, żebym spróbował. Już patrzyłem ten perk pod 8. Ten ostatni, już patrzyłem. już testowałem i to nie raz, bardzo OP. Zginiesz? Nie. OP, ale musisz być dobrze ustawiony. Wiesz, nie chcę na razie kinąć, bo teraz będą 4 pantery. To trochę mi się nie opłaca kinąć, bo tutaj trzeba wyciągać tą drużynkę. Tak średnio panowie ogarniają temacik bez obrazy dla mnie. Grają warzywko. I muszę im pomóc, a jak zginę to szkoda, ja mam tylko 3 czołgi. Amerykańcy mają 4. Te co przed chwilą pokazywałem, a tu jest tylko 3, więc trzeba bardziej mieć mózg, więcej IQ. Nie wybacza się tutaj błędów tak bardzo. Trochę słabo jest to, że ja już nie mam nalotu. Oni mają dużo czołgów obitych, a żaden nie jest ogryskiem. O kurde. Oni są już dość blisko mnie. Słabo. Tych najpierw chcę zdjąć, tych tutaj. Katiusza leci, leci Katiusza. Elo, pantery. Ładnie weszło, bardzo ładnie weszło. Zarobiście. Ale te Katiusze są przygięte, jest. Pik, 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 pik. Tak jak mówię, na razie nie prezentuję KW na trollu. Nie obraźcie się, bo na razie jest łatwo, no jak będzie trudno to wam pokażę. Tak czy siak tego nie wygramy, to jest pewne. Dlatego, że już 2 gości straciło wszystkie czołgi, ja nie wiem. Jak oni to zrobili, to nie mam pojęcia. Ale musieli się bardzo kurna starać. Ej, amunicji nie mam. Nie mam broń. O, dobra, zebrał. Zebrał trochę amunicji. Weź ktoś tą amunicję zbierz, bo naprawdę. Ci goście mają IQ, jeszcze nawet nie stracili czołgu, ale tych 2 trochę tak zważyli. No w T4 ja dużo strzelam, bo no ktoś musi. I amunicji nie mamy. Klikam im, żeby wzięli ammo. Oni nie potrzebują, ale ja potrzebuję. Weź to ammo, please. Please, weź to ammo. Weź to ammo. Kurde. Mało czołgu do podświetlenia też nie jest dobrze, jak nie ma komu podświetlać. Na razie nie strzelam tak. Czekam na jakąś gromadkę. Tutaj na przykład. Katiusza są bardzo niecelne, ale są OP, jak jest jakaś taka grupka właśnie, to są najlepsze. Na taką grupkę polowałem, zobaczcie, 3 czołgi poszły. Oni będą przyjeżdżali laskiem, muszę tam pojechać, bo on jest na hita. Jak on padnie, to wtedy lasek pufa i wjeżdżają tutaj za nasze szeregi, kurna. Włączy turbo. To jest ten jeden z nielicznych momentów, kiedy odpalam turbo. Więc obserwujcie turbo, że jadę 70 na godzinę. Bo zaraz silnik się zepsuje i będę jeździł gówno na godzinę. No w ogóle nie będę jechał. Czy trzeba dużo, żeby zdobyć ten moduł fioletowy? No trochę trzeba będzie. Trochę trzeba będzie się poświęcać. Nie będzie to 5 sekund. Ale gówno. Ale gówno, przejechali już prawie. Będę je przejadą. Dupa. Gówno w lesie. No, jakby no liczyłem się z takim scenariuszem. Nawet boty mają farta. Ten gość ma jeszcze 2. Ten ma 1. Jeszcze mam kawuki najlepsze. Znaczy ten KW11 to jest gówno akurat, tak? KW1 jest spoko. Znaczy KW1 jest spoko, a KW11 jest beznadziejny. O, i to jest najgorsza chyba fala. Bo mega szybka. To jest bardzo kiepska fala. Bo przez tą prędkość ich... Oj, będzie ciężko to obronić. Oby jakoś zwarzywili. Źle robi, że fokusuje pancera. Trzeba lasek ogarnąć, laskiem. Nie przyjadą laski. Kurwa. Nie przyjadą laski. W sumie to przyjadą wszędzie. Lux już przejechał, to już jest gwarantowane. O, i teraz jest ten tryb, o którym mówiłem. Widzisz jak strzelam? Tylko nie widzę nic, kur... Przejedzie ten Lux. Kurna, KW1S zostałem. Dlaczego? KW1S to gówno. Dlaczego dostałem to? Co? Za jakie grzechy? Śmietnikiem jest KW1S, bo nic nie tinga. I ma beznadziejne działo. No ale ma golda, to jest jakby duży plus. Tylko że ten gold to jest tragedia. Bo... Okej, ma golda, ale... Podstawa ma 86 penetracji, a gold ma 102, no to faktycznie... Wow! Przejechał. Aha, dobra, szybko. Jak ty przejedziesz, to nie mam pytań. Ej, no zabijcie go. Go... Aha. On już przejechał. Okej. No, na pewno tym nie utrzymam. Tym nie zabiję Tiger. Ani pan. Ale 3 Tigery tylko. 3 to łatwo. Znaczy, nie wiem czy oni mają te naloty. Mam nadzieję, że mają. No tutaj... Tigery trzeba na dystans porobić. Te 3-4 jest dobre do robienia Tigerów, bo jest szybka. KW1 jest beznadziejny na Tigery. KW1 jest dobry na Pantery, zauważyłem. KW1 najlepszy na panterki. No panterki. Na panterę. O kurna, o kurna, o kurna, o kurna. Wypad z baru, wypad z baru. Naloty, Katiusze. Dobrze ma nalot, dobrze, dobrze. Ale gówno, ale słabo. Słabo. O, poszedł trzeci nalot. Może zabijemy te 2 tigery, żeby jednego porobić, chociaż to wydam. Długo ładuje KW11. O Boże, nie zabijaj, nie zabijaj, nie zabijaj. Jak on w ruchu ma taką celność jak ja, strefałem jak przymierze. No i to jest właśnie KW11. Tragedia. Bez sensu rzucił na lotnik. Mógł na tego zrzucać. Widział, że ja już zrzuciłem. No KW trzeba będzie... moim biednym tego wdupala wystrzelać jakoś, tylko że tu ciała nie można opuścić. Kąskim szukałem. Jak on przyjedzie, to jest RIP ogólnie, ale dobra. Kąską zdjęłem. O kurwa. O tym wiem. O, i zdjęli mi kolega. Dobrze, że mu kąskę zdjąłem wszystkim. I zostaliśmy sami! Rajtori! On ma dwa czołgi, a on dwa czołgi. To już jest ostatnia fala, którą utrzymamy, wydaje mi się. Jest dostań bomby. To już chyba ostatnia, którą utrzymamy. A więcej już wątpić byśmy nie znaleźli. O nie, to są... A dobra, to tej nie utrzymamy już. Leopardów nie da rady, one są za szybkie i przebijają kawałek. Nie wiem, to muszę się jakoś ulać. Mam pomysł. Dobra, mam pomysł, mam pomysł, ale jest debilny, ale... Debilizm jest wskazany w XXI wieku. Ustawiam się jak debil. I ginę. I zaczynam nawalać. Elo. Elo! Elu! Pik! 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 Korna gień, korna będą jedna, ty wypad zmarł! Ty też pik, umieraj tym lepiej, kurna gień, gościu! No. I to było całkiem 1000 IQ zagranie. Bo... nie zdjąłbym ich w życiu. O! Kolega ma jeden czołg, ja mam jeden czołg, jadą, jest ich 4. Czyli tą falę na pewno obronimy. Pozostanie nam jedna tarcza. Tarcza, nubie! Dobra. Włączam turbo na moim kawu i jadę do lasu szybko. Kurna, tu jest troll. Bo 11 sekund, więc tragedia. Cenny strzał, milordzie. Przekerna. Szybciej! Szybciej, polwrotku! Pa! Pa! Nieważne. Chciałem się pochwalić, ale... no cel... No nie! Nie przebiłem w kąskę siadło, przepraszam. Nie chciałem. I zostałem sam. Zostałem sam. I dwie fale. Co teraz? 3 pantery. Łatwiutko. To nie jest wcale tak, że pantery są problem. Absolutnie. Jakbym był te 3-4, bym dał radę, ale pan... nie dam rady. Bo KW jest przebijane przez leoparda, co jest patolą. Tu 11 sekund. Pantery, gdzie jesteście? Chodźcie do mnie. Włączam turbo. O kur... ...94 damage! Ty! Porobiona. A i sztywniutko. Kurna! Plelo, co musiałbym poprawić, na czym się skupić, żeby było lepiej. Chodzi mi o fragi na bitwę. Pozdro 6 zł i 59 groszy. Dziękuję bardzo, chwilkę odpowiem. Słabo. Sio. Idź sobie to domciu. Pa, stary, nie chcę cię tu. Kurna, nie mogę przebić pantery. Ej, jaki rąbnę w bok. Pa, teraz będzie była taka, że aż będziesz w szoku. No nie będziesz w szoku jednak. Zaraz się sam zabiję, coś czuję. Siema prosto. Kąskę muszę je zdjąć. Sam sobie robię damage, jestem upośledzony umysłowo. Ale dobra, zdjęta. Jeszcze jedna pantera. Last man standing, where are you, pantery? Gdzie jesteś, nubie jeden? Kurna. Mam żarówę. Ups. Nie! W lesie jest, kurna. Niedobrze, nie dojadę. Muszę włączyć turbo i poświęcić silnik. Ona jest już prawie tam. Ona przejedzie, nie zdążę. Nie zdążę, kurwa. Ona jest w lesie, ale Menda mnie zaskoczyła taktyką leśną. Kurna, nubie jeden, byś walczył. Mężczyzną była, nie kurna, kampisz tam. Teraz ci gąskę zdejmą i się skończy cwaniakowanie. Dobrze, walcz ze mną, kurna, walcz! Dzielnym być! O, już dobrze, dobra, uciekamy. Dobrze. Ja go na ślepo zabiję. Cześć, Satik, na ślepo, papa. Czy on ruszył dupsko? 37 HP, ale RNG. Dobi, traf! Kurna, bo cię... Daliśmy radę. Obroniłem Paziolandię KW1. Ostatnia fala. Jedzonko, kapitanie. No i w końcu nie wiem. Podoba ci się ten nowy tryb, jaki widzisz zalety i ewentualnie jakie wady? 5 złotych. Tigery, dwie pantery. No, fajne są zalety takie, że można się pośmiać, powygłupiać. A wady są takie, że trzeba płacić goldem. No to są wady. Dobra. 3 tigery, kurna, no to przecież łatwiutko. Co jest, jaki to jest problem? Stary, kurna, 3 tigery zdjąć. Przecież to, kurna, oczy zamykasz i lecisz z tematem. 3 tigery, no przecież, kurna. Co w tym trudno? No i kurna. No i koniec. Hello. Jeszcze bym ich wszystkich zdjął, kurna. Gdybym miał te 4. Ale prawie. A to jest ten OP tryb, jak zginiesz, co nie? Po 500 co 2 sekundy. Niestety, porażka. Byłem, walczyłem, ale przegrałem, bo mam leszczy 2. Ale 2 było ogarniętych, tylko ten był taki niepełnosprytny. On zrobił 300 damage'a. Ja dla porównania zrobiłem 24 000. Ja 24, on 300. Ten też był dobry, zrobił 300. A ten zrobił 3800. Teraz różnica między tym a tym jaka jest. A jaka jest różnica jeszcze między mną? No, ja to wiadomo, że mam lepsze czołgi i tak dalej, ale on 300 zrobił, kurna. To co wiesz, to trochę jest tak... Patologia zrobi 300, to że nie. Czy on w ogóle wie, o co chodzi w tej grze? No chyba nie bardzo. Jeszcze tam próbuję zrozumieć może, o co chodzi w Wocie. Może kiedyś się dowie. Może kiedyś ktoś mu powie. Może. Tylko może.